wycieczkę rowerową zabieram Państwa w okolice gminy Tuchomie. Oto jakie trasy wybrać, którymi ścieżkami pojechać, aby zobaczyć najpiękniejsze zakątki tej gminy, zapytamy jej gospodarza. Zapraszamy! Gmina Tuchomie ma dużo atrakcji dla turystów. Jest u nas co oglądać i gdzie wypoczywać. Takim głównym szlakiem jest nasyp kolejowy, który w przypadku naszej gminy jest w bardzo dobrym stanie. Udało nam się go odnowić. Są zachowane stare mosty. Jest też taka dojazdowa, piękna aleja lipowa w miejscowości Trzebiatkowa. Od tego szlaku wiedzie bardzo dużo takich małych, lokalnych ścieżek do przeróżnych miejsc. Taką ostatnią dużym tematem, który udało nam się zrealizować ze środków Unii Europejskiej, to jest taki projekt pod nazwą Kształtowania Przestrzeni Publicznej. I w ramach tego projektu były m.in. ścieżki, boiska, siłownie, place zabaw, dużo zieleni. No i taka jakby perełka w tym wszystkim, a mianowicie w 6 miejscowościach stanęły tak zwane zielone ławki. To są ławki z solarami, więc można tam sobie naładować telefon komórkowy czy jakąkolwiek inną baterię. No i jest tam też zestaw narzędzi do remontu rowerów z też sprężarką, że nawet powietrze można napompować. Jest to jedyne takie ławki w powiecie bytowskim. Kim jest Leman, że zasłużył sobie na górę własnego imienia? Skąd ta góra Lemana u Was? Swoją pracą, swoją pomysłowością, tym, co robi dla turystów. No to jest też jego życie, bo on z taką dużą pasją opowiada o tym miejscu, o tym, co tam robi. Jest też człowiekiem zaufania społecznego, bo jest sołtysem tej miejscowości. Stara się liderować właśnie na rzecz takich różnych przedsięwzięć lokalnych. No i jest góra Lemana z wieloma atrakcjami. Tam udało nam się odbudować w roku minionym wieżę 22-metrową. Koniec naszej ścieżki rowerowej będzie w uroczym miejscu nad jeziorem Naletą. Tam też jest ścieżka rowerowa. Tak, jest ścieżka rowerowa, która prowadzi do jednego z trzech gminnych jezior, które kilkanaście lat temu uspołeczniliśmy. Wołaliśmy stowarzyszenia, które się nimi zajmują i stworzyliśmy tam szereg atrakcji. Jest pomost wiodący na wyspę, jest cała infrastruktura do wypoczynku, ona jest oczywiście dostępna. Jezioro jest bardzo malownicze, jest położone w takiej dolinie, otoczone w całości lasem. Jest tam taka leśna muzyka, jest tam naprawdę super klimat i można tam psychicznie wypocząć. W tych pięknych okolicznościach przyrody zakończymy naszą dzisiejszą wyprawę rowerową ścieżkami gminy Tuchomie. Mam nadzieję, że Państwa zachęciłam, więc wyciągajcie swoje rowery z garażów i piwnic i do zobaczenia na szlaku.